Hej, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma nowościami kosmetycznymi. Chciałam razem z Wami przetestować, bo wydaje mi się, że to są bardzo fajne produkty, przynajmniej dla mnie bardzo ciekawe, z którymi nie miałam wcześniej kontaktu, nie miałam nic z nimi do czynienia. Mamy też akcesoria do makijażu, więc myślę, że przechodzimy od razu do rzeczy. Ja na buzi mam moją pielęgnację podstawową i zaczniemy sobie od podkładu. Żadnej bazy nie mam, ale wiecie co, zobaczę sobie, bo to jest wypróbujemy sobie w takim razie to. Jest to spray z Eveline. Tak on się prezentuje. To jest taka mgiełka, którą możemy stosować jako bazę, ale również jako utrwalacz do makijażu, ma być rozświetlająca. I czy to jest jakiś odcień? Chyba nie. Tak jest, nude. Więc wstrząsamy. Ok, ja już włosy sobie spięłam, więc przechodzimy do mgiełki. Oj. Wiecie co? Dobra, może z większej odległości. No nie. Czuję się po prostu. Zobaczcie, czy to widać będzie, że ja mam gdzieniegdzie takie duże krople po prostu tej mgiełki. Wiecie co, ja sobie ją rozprowadzę po prostu palcami, żeby było w każdym miejscu. Przepraszam, że za te hałasy, ale wiecie co, teraz mam ograniczoną możliwość nagrywania z racji tego, że mam ciężko ze światłem naturalnym, tylko przy takim nagrywam. Przeważnie staram się, bo jakieś filmy jedzeniowe i tak dalej, to wiadomo, mogę z lampami, ale chciałabym, żeby makijaż bądź paznokcie były nagrywane w świetle dziennym, bo lepiej to widać. A w dzień moje koty wariują, mam teraz dwa koty, więc wiecie, mały kociak chce się bawić i to nie jest zależne od godziny, niestety, więc muszę korzystać ze światła, a na koty nie patrzeć, więc jeśli słyszycie jakiekolwiek miauczenie, skakanie, jakiekolwiek inne odgłosy, to moje koty. Także chwila przerwy była, więc teraz przejdziemy sobie do aplikacji podkładu. Podkładu nie mam żadnego nowego, więc teraz przejdziemy sobie do podkładu. Podkładu nie mam nowego, więc chciałabym sobie ponownie wypróbować Fenty Beauty Pro Filter. Ja mam w odcieniu 150, ale za to mam akcesoria. Nie mam nowego podkładu właśnie, jak widzicie, ale mam za to gąbeczkę nową. Jest to Strawberry Delicious Blender z Lovely. Jestem bardzo jej ciekawa. Zaraz sobie ją otworzymy i pójdę ją zmoczyć, ale najpierw zobaczymy, jak ona się prezentuje właśnie. Wiecie co, muszę sobie coś czymś sobie muszę pomóc. Czy ona pachnie truskawką, czy ma kolor truskawki? Tylko ma kolor chyba truskawki. A więc tak wygląda gąbeczka. Ja uciekam ją zmoczyć i zobaczymy, jak urosła. Już jestem i gąbeczka, jak widzicie, no troszeczkę urosła. Ale jest taka dosyć sztywna. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Teraz rozłożę sobie podkład na całą buzię i w przyspieszeniu Wam to pokażę i też zaaplikuję sobie korektor. Wiecie co, nie wiem, czy nie spróbować sobie tego żółtego pod oczy z takiej paletki z Be Glossy dostałam jako właśnie korektor taki. Zobaczymy. A najpierw podkład.
podkład, jak widzicie, już mam rozłożony, tak on wygląda. Ale to, co muszę Wam powiedzieć na temat tej gąbeczki, to to, że strasznie dużo mi go zjadła. A druga sprawa jest taka, że jest to bardzo nieprzyjemne. Wiecie co, przyzwyczaiłam się do Glam Sponge z Glam Shopu i te gąbeczki są takie tak mięciutkie, że teraz jak jakąkolwiek inną gąbeczkę użyję, wydaje mi się, że po prostu to jest, nie wiem, jakaś cegła albo coś, co obija się o moją twarz. Także jest nieprzyjemna. Powiem Wam, że nie jest najgorsza. Nie jest jakoś taka bardzo mocno twarda, ale posłuchajcie. I słychać takie uderzanie. No i to mi właśnie tak... No, mam mieszane uczucia do tej gąbeczki. Ona nie jest twarda na tyle, żeby się nie dało ją z nią pracować, malować, ale nie jest też tak przyjemnie miękka właśnie jak gąbeczki z Glam Shopu. Ale damy jej jeszcze szansę, więc teraz przejdziemy sobie do korektora pod oczy i właśnie sobie może spróbuję użyć tego tutaj jasnego odcienia z paletki Belle. Czy co? Chodź. Też będziesz się ze mną malować? Dzień dobry, to jest Zuza. Właśnie mój drugi kociak, który urwisuje cały czas. Dasz Pani nagrać cokolwiek, czy nie? No więc wiecie, o, to jest taki kot, który potrzebuje bardzo dużo uwagi, głaskania, tak. Drugi kot, który jest w domu, to jest po prostu, jak się go dotnie, to jest dramat. Że wiecie, niestety tak to jest z tymi kotami. Dezynfekcja po kocie. I używam kolejny raz. Do dezynfekcji takiego, wiecie, w ciągu przy makijażu w ciągu dnia używam sobie właśnie tego płynu do dezynfekcji, który sama robiłam, bo ja mam problemy z przesuszającymi się ostatnio dłońmi i nie mogę używać tych mocno alkoholowych produktów, które dostępne są w sklepie. On jest delikatniejszy, ale go nie stosuję też dosyć często, żeby nie pogorszyć stanu swoich dłoni niestety. Dobrze, ale przechodząc do makijażu, spróbuję sobie właśnie tego jasnego odcienia. Nie wiem, jak on będzie wyglądał pod oczami, bo niestety nie jest napisane dokładnie, do czego te produkty służą, jak je aplikować. Ale zobaczymy sobie. Jest bardzo taki, wiecie co, mam wrażenie, jakbym dotykała masło po prostu. Ale okej. Nałożymy sobie go tutaj. I tu, gdzie zawsze rozjaśniam. Jeśli będzie coś nie tak, to po prostu dołożę sobie innego korektora. Kajtek! I również rozblenduję go gąbeczką. Niestety, ładnie rozświetlił mi tutaj, jak widzicie, środek, rozjaśnił, więc podoba mi się ten efekt, ale pod oczami użyjemy sobie korektora specjalnie do oczu. Tylko że muszę sobie naszykować od razu puder, żeby to dobrze przykryć. I może weźmiemy sobie dzisiaj puder. Ja teraz sobie przejdę do aplikacji drugiego korektora, który jest też dla mnie nowością, ponieważ ten jasny odcień, myślę, że będę go używać bardziej do rozjaśniania środka twarzy, bo to ładnie wygląda, jak możecie sobie zauważyć, to naprawdę fajnie się prezentuje, a pod oczami no niezbyt, myślę, że nie jest do tego przeznaczony. I korektor, taka nowość w ogóle, jeśli chodzi o tą markę, to jest to korektor z Neo Makeup, tak on wygląda. I ja go zamówiłam, ponieważ zamawiając pudełko Beauty Glossy, wyświetliła mi się właśnie strona tej marki, więc jestem bardzo ciekawa tego korektora.
I on jest dosyć taki, jak widzicie, brzoskwiniowy, różowy, więc nie wiem, czy będzie odpowiedni do mojej okolicy pod oczami, ale spróbujemy sobie. I on z drugiej strony ma taką fajną gąbeczkę do rozcierania, więc też myślę, że może spróbujemy nią zaaplikować właśnie korektor, a jeśli nie, to wrócę do tej z Lovely. I od razu pod oczy nałożę sobie Glam Powder, jest to puder wykończeniowy, rozświetlający z Glam Shopu, który miałam w kalendarzu adwentowym. I od razu właśnie sobie przypudruję tą okolicę pod oczami. Aplikowałam sobie korektor pod oczami, przypudrowałam go już pudrem. Zostawię tak na chwilę, żeby to dobrze się utrwaliło. Powiem Wam, że ta gąbeczka no, jest zbyt sztywna, a korektor sam w sobie, wiecie co, zobaczymy jak on się sprawdzi po całym dniu. Korektor sam w sobie, no nie wiem, wiecie co, nie zachwyci mnie jakoś za bardzo, ma taką dosyć tłustą konsystencję, ale jak chcemy go rozprowadzić na zaaplikować w ogóle pod oczy, to czuć takie, wiecie, naciąganie tej skóry, co nie jest zbyt przyjemne. Ale zobaczymy, jak w ogóle będzie się utrzymywał przez kilka godzin na mojej skórze. I teraz wykonturuję sobie twarz. Spróbuję najpierw to zrobić na mokro. Mam tutaj, jak widzicie, dwa produkty z tego trio, z Belle. Może... Nie wiem, wiecie co, boję się, strasznie się boję to zrobić. I właśnie tu mam takie trio z Belle, którego wcześniej używam tego kolorku i no nie wiem, spróbuję, ale wiecie co, mogę sobie zepsuć cały makijaż. Spróbujmy po prostu zobaczyć. I tak nigdzie nie wychodzę, wiadomo, kwarantanna, także... Oj. No raczej nie. To nie będzie nic dla mnie. No ale zróbmy sobie może troszeczkę. Tego odcienia. Ojejku. Zaaplikowałam te produkty kremowe na jedną stronę twarzy. Porobiły mi plamy niesamowite. Nie da się tego rozetrzeć. Tu tego tak nie widać, jak używałam tego. Maczała tego nie widać, bo używałam tego jasnego odcienia. I tu sobie jeszcze, wiecie, zrobię tak samo po drugiej stronie po prostu. Bo nie mam wyjścia. Ale może to poprawimy po prostu bronzerem sypkim. Bo wygląda to źle. Jeszcze na drugim policzku spróbuję. Nie, tu wygląda to troszeczkę lepiej. No, zobaczcie. Tu wygląda ok. Tu jest po prostu jedna wielka plama. Wiecie co, zrobię sobie po prostu odcięcie pudrem pod konturowaniem. Może mi się to jakoś ładnie tu wyrówna. Ale nie wiem, czy coś z tego będzie, szczerze mówiąc. Dobrze, że naprawdę nigdzie dzisiaj nie wychodzę. To jest po prostu plus kwarantanny. Nie podoba mi się to. Nie będę tego używać. Nie ma na takiej opcji. Zniszczyło mi makijaż, więc... I teraz sobie przypudruję po prostu całą twarz. Gąbeczce jeszcze dam kilka szans. I w podsumowaniu powiem Wam, co o tym myślę. Ale tamte produkty do konturowania...
od razu na miejscu skreślam. I mam tutaj również nowy pędzel, też z Lovely, zobaczcie jaki piękny. Tanio wykonany, ale wiecie, coś się świeci, więc spróbujemy sobie. Spodobał mi się. Sobie weźmiemy troszeczkę pudru i przypudrujemy całą twarz. Przypudrowałam już całą twarz. Powiem Wam, że pędzel jest po prostu niesamowicie miękki. Coś tutaj z niego jeszcze wypada, ale to nic. Ale jest tak milutki, jest tak przyjemny. Na razie jest jak najbardziej ok. Teraz zaaplikuję sobie błyszczyk na usta. Mam strasznie suche, już czuję. I też to jest dla mnie nowość, przez wiele osób polecana. Jest to błyszczyk z Lovely H2O. I ja mam go w numerze 3. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował. A, ma wielki aplikator. Ale pięknie pachnie jakimiś ciasteczkami. Zaaplikowałam sobie błyszczyk. Jest bardzo fajny, przyjemny, bo nie klei się. Jest nawilżający, czuć go, ale nie klei się jak te wszystkie błyszczyki, wiecie, które takie nitki zostawiają pomiędzy ustami. Jest naprawdę fajny, przyjemny. Ładny ma odcień. I teraz przejdziemy sobie do brwi. Mam tutaj też nowość, taką cieniutką kredkę z grzebyczkiem. Jest to kredka z Maybelline, Brow Ultra Slim. Tak ona wygląda. I kolor ma, z tego co pamiętam, ładny. Ale jest strasznie twarda. Niestety jest strasznie twarda. Ale zrobię brwi poza kamerą. Trochę mi to zajmie. I od razu dokończę konturowanie, że rozświetlacz i róż, i przejdziemy sobie od razu do bronzera. Makijaż już zrobiłam poza kamerą, brwi i reszta twarzy. I wiecie co? Ta kredka, pomimo tego, że na początku na nią narzekałam, bardzo fajnie się nią maluje, bo nie zużywa Wam się tak szybko jak te wszystkie woskowe kredki, ale nie czujecie też żadnego wyrywania albo dyskomfortu, że wiecie, jakoś sobie mocniej pociągniecie po skórze i Was to boli, albo jest zaczerwieniona wokół. Nie. Grzebyczek też jest fajny, ja mam to w odcieniu medium brown i naprawdę zwracam honor. Wykonturowałam sobie twarz, czyli nałożyłam rozświetlacz z paletki Beauty Legacy od Maxineczki, a róż to jest róż z kalendarza adwentowego Glam Shopu. Przejdziemy sobie do bronzera. Kolejna rzecz z firmy Neo Makeup. Wiecie co, na stronie wygląda naprawdę pięknie. Ładne, bardzo podobają mi się takie minimalistyczne opakowania tej firmy. Ale oczywiście, jak żeby było inaczej, zamawiając coś przez internet, nie można trafić z kolorem. Więc on jest tak ciemny, że ja będę jeszcze gorszy. Zobaczycie. Ale to nic. To jest tylko test kosmetyków. To nie są moje ulubieńcy. Ani z takiego. I wiecie co? Nie mam tu żadnego kolorku. Niestety. To jest po prostu puder sypki brązujący. Także zobaczmy. To jest jakiś taki większy pędzel po prostu. Może do kolorowania, żeby za bardzo sobie krzywo tym nie porobić. Dobra, wezmę sobie glam brush, taki podwójny, i spróbujmy nałożyć ten bronzer.
I to będzie produkt po prostu do ocieplania twarzy, nie do konturowania, bo jest naprawdę ciepły. Ale powiem Wam... Oj. Tragedii nie ma, tragedia zaraz będzie chyba. Drugą stroną po prostu tego pędzla czystą lusterą. Nie, no nie jest źle, wiesz? Powiem Wam, że spodziewam się, że będzie gorzej. Delikatnie po prostu go trzeba nakładać takim delikatnym pędzlem. Troszeczkę za mocno go nałożyłam. Ale ogólnie chyba jest okej, nie jest najgorzej. Ale no pamiętam, mi trochę nie dała rady tego rozetrzeć w żaden sposób. Jest ładny, bo jest matowy. Jest dosyć ciemny, naprawdę. Ale da się go lekko ręką nałożyć, tylko muszę po prostu zobaczyć, czy będę w stanie go tak zaaplikować, żeby mi nie porobił plam. Bo tu jest moja wina, bo ciapnęłam sobie za bardzo w jednym miejscu i jest problem z jego roztarciem. Ale ogólnie na czole wygląda ładnie. Tu miałam już tym produktem do konturowania plamy, więc to się właśnie tak złączyło. Potestuję go dalej i dam Wam znać. Na razie jest tak, no mógłby być jaśniejszy, po prostu. Nie wiem, czy przypadkiem jego nie jest jeden odcień na stronie, nie pamiętam już. Dosyć dawno zamawiałam tylko kosmetykę, więc niestety. I teraz sobie przejdziemy już do oczu. Ja sobie rozetrę ten korektor, który mi stanowi też bazę. I zrobię coś delikatnego. Bo siedzę w domu po prostu i nie mam ochoty na nic takiego wow. Więc chyba sobie po prostu nałożę jeden cień na całą powiekę. Mam też eyelinery do przetestowania, więc myślę, że to będzie najlepszy sposób. I mam tutaj też pędzel, taki puchaty, fajny. Te również z Lovely. Też jest bardzo fajny w dotyku i myślę, że użyję po prostu może dwóch, aż pójdzie w załamanie, a koper na całą powiekę. Tak się prezentuje skończony makijaż oczu i teraz został nam eyeliner i tusz do rzęs. I eyelinery mam dwa i bardzo ciekawe, bo mam tutaj z Lovely jeden i drugi z Neo Makeup i one mają bardzo ciekawe końcówki. Ten z Lovely jest czarnym eyelinerem w pędzelku. Zobaczcie, jak on pięknie maluje. Po prostu robienie nim kreski myślę, że będzie wow. Próbowałam go raz, ale nie pamiętam, to już było jakiś czas temu. I ten z Neo Makeup. Ten z Neo Makeup ma taką dosyć śmieszną
końcówkę, nie wiem, czy to będzie widać. On jest taki... Z jednej strony jest półokrągły, a z drugiej strony jest płaski. I też jest czarny, więc zobaczymy. Myślę, że po prostu tym z Lovely wezmę sobie nad rzęsami, zrobię kreskę, a wykończę nią, tym z Neo Makeup, ale wiecie, robię to poza kamerą, bo to trochę potrwa, żeby wewnętrznego do zewnętrznego kącika zrobiłam eyelinerem z Lovely, a tą wyciągniętą kreskę zrobiłam eyelinerem z Neo Makeup i powiem Wam, że dawno kresek nie miałam, więc one są i tak trochę krzywe, ale nie jest najgorzej. I powiem Wam, że dosyć precyzyjnie się maluje tymi eyelinerami. Ten z Neo Makeup myślę, że bardziej będzie do jakichś takich artystycznych makijaży, ale też da się spokojnie nim namalować. Ale zdecydowanie bardziej spodobał mi się ten z Lovely, bo jest naprawdę bardzo precyzyjny. Ja lubię takie dosyć grubsze kreski, zależy też w jakim makijażu, ale podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I teraz przejdziemy sobie do tuszu, ale najpierw użyję sobie odżywki. I jest to transparentny tusz do rzęs 101 z Miss Porty. I tak on wygląda. Jest taki żel. No pachnie takim po prostu odżywką do rzęs. Także zaaplikuję go najpierw. Teraz przejdziemy sobie do tuszu i tuż mam również z Neo Makeup, bardzo dużo tej marki dzisiaj, ale jakoś tak wyszło. I jest to Model Me Mascara wegańska. Tak wygląda opakowanie. Jest w odcieniu czarnym i ma taką klasyczną silikonową szczoteczkę. Zobaczymy, jak będzie się prezentował na oczach. Tak się prezentuje skończony makijaż. Jak widzieliście, utworzyłam sobie jeszcze całość tą mgiełką z Eveline i dołożyłam troszeczkę błyszczyka. I powiem Wam, że mam tu swoich faworytów, ale mam też produkty, do których nie chcę już dotykać w ogóle. Bardzo zachwycił mnie eyeliner z Lovely. Ten z Neo Makeup to jest taki... Podobały mi się bardzo pędzle z Lovely, bo są bardzo miękkie. Również ten błyszczyk i kredka do brwi. Tuż na make-up to jest, zobaczcie sami, to są dwie warstwy i mam praktycznie nic. Drugi raz w tym roku trafiłam na tak beznadziejny tusz, więc on może do dolnych rzęs będę go używać. Paletka do kremowego konturowania Dramat, bronzer zobaczymy, jeśli nie da się go jakoś stopniować i będzie robił mi plamy, to też nie. Gąbeczka da mi jeszcze szansę i odżywkę do rzęs zobaczymy z innym tuszem po prostu. Także tak wygląda cały makijaż i ja myślę, że wrócę do Was za jakieś 4 godziny, bo już jest dosyć późno, jak to nagrywam, ale podsumujemy sobie, jak te kosmetyki się chociaż chwilę trzymały na tej twarzy i później będzie takie podsumowanie po kilku dniach, także widzimy się później. Witam Was po 4 godzinach od nałożenia makijażu i powiem Wam tak, błyszczyk oczywiście się zjadł, to było nieuniknione, zwłaszcza, że jadłem sałatkę, wiadomo, z sosem z oliwy, więc to jest norma. Brwi mi się bardzo podobają. Wyglądają tak naturalnie, pomalowane tu kredką, delikatnie. Kredka jest precyzyjna. Trzymają się bez żadnych zastrzeżeń, także ok.
Pędzelki, to już od razu mogę powiedzieć, że bardzo mi się podobają, więc z nich jestem zadowolona. Pędzelki, więc błyszczyk, fajny, nawilżający, taki ładny kolor i nie klei się. Też jestem pozytywnie zaskoczona. Także kredka do brwi i to mam już ze sobą. Powoli będziemy przechodzić do wszystkich rzeczy. Eyeliner. Okej, obydwa są spoko, nic mi się tu nie poodbijało, nic mi się nie porozmazywało, także jak na dzisiejszy ten czas jest ok. Ta baza jakby pod tusz, nie powiem Wam zbyt wiele, bo użyłam jej teraz raz na tylko 4 godziny, ale powiem Wam, że to jest takie zbędne, nic to nie robi, nie wiem po co tego używać. No, nie, to raczej mi się nie sprawdzi. Przechodząc dalej, co my mieliśmy? Tusz. Tusz, no nie jestem zadowolona. Zobaczcie, jak moje rzęsy wyglądają z bliska. To są po prostu takie delikatnie, mocniej podkreślone moje własne rzęsy. I nie robi to spektakularnego efektu. Także tusz dla mnie jak na razie nie. Może jak trochę podeschnie, to będzie ok, ale na razie nie. Dalej lecimy, to będzie korektor pod oczami. Powiem Wam tak, troszeczkę ta okolica wygląda sucho, a używam używałam tego pudru co zawsze, który mi się sprawdza i no nie jest za bardzo utrwalony i jak widzicie przebijają mi te zasiśnienia zdecydowanie, także średnio. Może na jakieś niedoskonałości go wypróbuję albo dam mu po prostu jeszcze jedną szansę w kolejnych dniach. Myślę, że jeszcze go trochę popróbuję. Może też to jest wina też tej gąbeczki, bo dużo zjada podkładu, dużo zjadła mi podkładu, więc może też sporo zjadła korektora. Co prawda mam taką gęstą konsystencję, więc powinien dobrze kryć, ale spróbujemy go innego dnia. Dalej to do konturowania jestem na nie. Dam mu jeszcze jedną szansę w następnych dniach, ale porobił mi straszne plamy, nie da się tego ładnie rozprowadzić. O ile ten kremowy produkt fajnie się sprawdza, ten jasny znaczy, na rozświetlenie twarzy, to te dwa nie. Dalej gąbeczka średnia, nie jest najgorsza, nie jest tragiczna, ale znam lepsze i w tej samej praktycznie cenie, więc nie, na pewno jej drugi raz nie kupię. Nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna, ale nie. I mgiełka. Powiem Wam, że ten rozpylacz mi się nie podoba z racji tego, że on rozostaje takie duże krople na skórze. O ile jako baza mogę ją stosować, bo wiecie, jak to jest mokre, to mogę sobie jeszcze rozsmarować ręką. Tak jako utrwalacz, no nie, w żadnym wypadku, bo tego się po prostu nie da rozprowadzić później ręką, ale będziecie mieli takie kropki na twarzy, co nie wygląda zbyt ładnie. I zobaczcie, co mi się porobiło, jak użyłam tej mgiełki. Patrzcie na moje czoło i tu robi mi się takie po prostu nie wiem, czy to widać, jak wezmę, zmarszczę czoło, to robi mi się po prostu tak, jakbym klejem sobie posklejała, więc nie jestem z niej zadowolona. No i w sumie to tyle z dzisiejszego dnia i ja sobie jeszcze potestuję kilka dni te kosmetyki. Jeszcze dam im kilka szans, tym, z których nie jestem zbytnio zadowolona i zobaczymy się w podsumowaniu. Przychodzę do Was po kilku dniach testowania produktów kosmetycznych, które pokazywałam Wam na początku filmu. Mam już swoje przemyślenia, mam swoich faworytów, które po prostu
pokochałam. No i jest niestety kilka najciekawych kosmetyków, które od razu po tym filmie opuszczają moją toaletkę. Ale przejdziemy sobie po kolei. Po prostu będę Wam mówiła tak mniej więcej, jak używam po kolejno tych kosmetyków. Najpierw przejdziemy sobie do mgiełki. Mgiełka Eveline, rozświetlająca, mam w odcieniu nude. Powiem Wam, że jako baza lepiej mi się sprawdziła niż jako utrwalacz makijażu, ale moja skóra wyglądała tak sucho, ona po prostu była tak posklejana, że, że miałam dużą ilość zmarszczek, których tak naprawdę nie mam, po prostu ona była sklejona i jakokolwiek wykonała mimika twarzy, tak było widać jakieś załamania na skórze, także po prostu byłam zawiedziona, bo każdy poleca tą mgiełkę, a u mnie no niestety nie sprawdziła się. Dalej gąbeczka. Gąbeczka od razu leci do śmieci, widzicie, jest brudna, nie myłam tych rzeczy, żebyście widzieli, że używałam. Dałam jej jeszcze dwie chyba szanse. Jest twarda, twardsza od tej mojej. Ona też jest brudna, bo niedawno jej używałam, ale ona jest mięciutka. Łatwo się ją myje, ona pod napięciem wody bardzo fajnie wypukuje się z niej ten podkład. Od tej odmycia po prostu boli mnie ręka. Także nie, ona idzie od razu do śmieci. Dalej, kolejno mamy konturowanie. Konturowanie na mokro. Do konturowania na mokro, jak pamiętacie, miałam trio z Belle, które na początku spodobał mi się ten jasny odcień. Te dwa były tragiczne. I po kilku stosowaniach niestety całe trio nie sprawdziło mi się. Każdy produkt gąbeczką aplikowany pędzlem na mokro zostawia po prostu mi plamy. Ściera mi podkład, wygląda to koszmarnie i ja nie będę używać tego po prostu, żeby zużyć, bo to nie ma sensu. Makijaż ma ładnie wyglądać i ja tego się pozbywam od razu, bo to, jak wygląda moja skóra po aplikacji tego, to wygląda po prostu, jakbym źle rozsmarowała podkład. Plamy mam niesamowite, także nie, jak widzicie, niestety. Początek i trzy buble, ale teraz przejdziemy sobie do aplikacji pudru i tutaj mamy akcesorium. I to jest pędzel z Lovely, który po prostu jest boski. On jest tak mięciutki, jest to syntetyczny pędzel, ale jest tak boski, jest takim dużym pędzlem, właśnie idealnym do aplikacji pudru. Ta rączka jest tandetna, po prostu taka bleka, ale pędzel sam w sobie, nic mi się tutaj nie, nie wychodzą mi te włoski. Jest ładnie. Tym pędzlem nie zrobicie sobie jakichś placków z pudru, nie nabiera się go dużo, ładnie się takim delikatnym po prostu pyłkiem aplikuje ten puder, także z pędzla jestem niesamowicie zadowolona. Dalej przejdziemy sobie do właśnie kontynuacji konturowania i tu będzie bronzer z Neo Makeup. Powiem Wam, że jak na początku tak średnio mi się sprawdził, tak zobaczcie sobie dzisiaj, też go mam delikatnym pędzlem aplikowany i właśnie w małych ilościach otrzepujemy pędzel i delikatnie, po prostu delikatnymi takimi ruchami, musimy mieć lekką rękę, aplikujemy i on bardzo ładnie wygląda, on służy tylko do ocieplania, także on jest ok. Nie jestem nim aż jakoś bardzo zachwycona, ale będę go używać na pewno. Kolejno idziemy sobie do brwi i tu mieliśmy kredkę do brwi, jak pamiętacie. Była to kredka z Maybelline, taka bardzo precyzyjna, z grzebyczkiem z drugiej strony. Również mamy dzisiaj na brwiach i w kredce jestem zakochana. Szybko się maluje, ona jest sztywna, tak, ale nie jest tak, jak na początku mówiłam, że możemy coś sobie zrobić z nią. Szybko się aplikuje, ona się nie łamie.
I grzebyczek jest też bardzo precyzyjny, ładnie wyrysujecie sobie brwi, uzupełnicie. Ja mam tylko tą kredkę na brwiach i po prostu się zakochałam się, więc to jest po prostu hit. I dalej przejdziemy sobie, zapomniałam jednej rzeczy, korektor. Korektor również mi się nie sprawdził. Jak widzicie, muszę się przyjrzeć, ale pod oczami on wygląda sucho, zostawia plamy, nie da się go dobrze rozetrzeć, czy palcem, czy pędzlem, czy gąbeczką, czy nawet tą gąbką, nie jestem w stanie go ładnie rozprowadzić pod okiem. Będę go może używać jako takiego punktowego korektora na jakieś przebarwienia, ale pod oczy niestety nie polecam. Wygląda bardzo ciężko, źle się rozprowadza. Wygląda bardzo ciężko i niestety puder wygląda bardzo sucho pod tym okiem razem z tym korektorem. Także to też jest bubel dla mnie. Kolejna rzecz są to eyelinery. I chwilka, bo gdzieś podział mi się jeden eyeliner. Momencik. Jak pamiętacie, do testowania miałam dwa eyelinery. Jeden z Neo Makeup, drugi z Lovely. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Ten z Lovely ma taki pędzelek jako końcówkę, a w przypadku Neo Makeup on ma taką gąbeczkę jakby, coś takiego. Jest mniej precyzyjny, ale bardziej mi przypadł do gustu ten z Lovely, bo ładnie się nim maluje, precyzyjnie, szybko wykonujemy kreskę, ale ten z Neo Makeup jest takim średniaczkiem, ale też będę go używać, to nie są jakieś buble, które się rozmazują w ciągu dnia, trzymają się idealnie kilka godzin, nic się z nimi nie dzieje, także będę na pewno ich dalej używać. I kolejny pędzel, zobaczcie jak on jest już zmartretowany przeze mnie. Cały czas go używam, to jest puchacz taki do rozcielania cieni. Również z Lovely, również jest mięciutki, pięknie się nim blenduje. Jestem zauroczona. I ostatnie trzy rzeczy, to będzie tak. Baza pod tusz z Miss Porty, która dla mnie nie robi nic. Nie robi kompletnie nic. Moje rzęsy po niej wyglądają tak, jakbym równie dobrze ich nie zaaplikowała, nie pokryła tą odżywką, tą bazą, ale znalazłam dla niej wykorzystanie, ponieważ moje baby hair na głowie bardzo ładnie się tym układają, także do tego sprawdza się idealnie i jestem zadowolona, że one w ciągu dnia ładnie przylegają. Dzisiaj tego nie mam, ale stosowałam kilka razy albo raz, nie pamiętam już, i fajnie to wygląda. Do rzęs nie, ale do włosów jak najbardziej. I ostatnie dwie rzeczy, które są ok. Znaczy, jednym jestem zachwycona. Jest to produkt na usta, jest to błyszczyk H2O z Lovely. Używam go bez przerwy. W ciągu dnia, czy mam makijaż, czy nie mam makijażu, go cały czas aplikuję. I to, wiecie, to nie jest takie, że muszę, tylko on mi po prostu wpada w ręce i ja cały czas chcę go nakładać na usta. Nie utrzymuje się długo, ale on nie klei tych ust, nawilża i zostaje taki ładny, delikatny kolor i wygląda po prostu pięknie. I tusz. Tusz ma taką szczoteczkę i on już troszeczkę przesechł i tak na co dzień do delikatnego makijażu jak najbardziej teraz jestem na tak. Do delikatnego makijażu on się sprawdzi super. Do delikatnego makijażu będę go używać na co dzień i na pewno go zużyję. I to by było całe moje podsumowanie tych kosmetyków. Widzicie, co u mnie się sprawdza, co nie. Mam nadzieję, że taki film i test nowości Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, odwiedzenia moich mediów społecznościowych, strony na Facebooku Paznokciowa Maniaczka oraz Instagrama. I co? I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!